Siema, siema widzu, dzisiaj coś obejrzymy, co mnie długo nurtowało, że tak to powiem, no bo nie oglądałem tego nigdy, a każdy cały czas, nawet do tej pory o tym gada. Ja ostatnio widziałem, że tam Dramcia o tym wspominała, gdy też nagrała film o Monice Kociołek. A ze względu na to, że na internecie ostatnio mniej się troszeczkę dzieje i ja szukam jakichś mniejszych influencerów, żeby sobie oczywiście nie dać ich do teamu, jak na przykład taka agencja Spotlight, tylko bardziej się z nich pośmiać, jakie głupoty robią na internecie, no to sądziłem, że obejrzenie jednej z top 1 influencerek, która robi rzeczy, których nienawidzi cały dzień, to jest coś, co bym chciał zrobić. Wiecie, jakby w miniaturce już jest grubo, no bo mamy lodowatą kąpiel, bo wiecie, każdy lubi sobie lodowatą kąpiel brać. No i też mamy, nie wiem, jazdę tramwajem? To będzie ciekawe. I autentycznie, to ma 1 miliona wyświetleń i ja tego nigdy nie oglądałem. Więc no, pierwsze moje oglądanie będzie z wami, widzowie. Dlatego zostawcie lajka, widzicie, jestem tak wierny, że aż 4 miesiące na was czekałem. Więc dołączcie do mojego bardzo pozytywnego grona. My tutaj tylko pozytywne rzeczy o ludziach mówimy na tym kanale. Bardzo polecam, lajkujcie i subskrybujcie oczywiście. Dołączajcie i subskrybujcie i dzięki mnie będziecie w życiu bardziej pozytywni. Nie, no ale chcę zobaczyć, co się odpierniczyło w tym filmie, że ludzie tak o tym gadali. Serio, no, bardzo mnie to interesuje. Specjalnie nawet Dramcie wyłączyłem i nie obejrzałem do końca, tylko żeby nawet ani troszeczkę sobie nie zaspoilerować. Ja pierniczy, jest 2022, a ona dalej intro używa? Naprawdę? Czekajcie, czy ona na najnowszych odcinkach też to używa? Ja pierniczę! W czasach, gdy każdy walczy o każdą minutę watch time'u widza, bo dzięki temu YouTube bardziej promuje filmy, ona ma wyrąbane i wsadza cały czas to samo intro od roku i nie wiem. A czy mamy coś wspólnego przynajmniej z Wersow, nie? Ja przez pierwszą minutę żebrzę o lajka, a ona daje intro jakieś słabe. Bo jeszcze takiego buddy intro rozumiem, bo on coś tam zmienia w tym intrze, że w tym intrze jest troszeczkę zaplątany taki teaser tego, co się będzie działo na odcinku. A ona no co? No macha różnymi kolorami i tyle. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika, a w dzisiejszym odcinku będę robiła rzeczy, których nienawidzę. Jakoś bardzo uśmiechnięta jest jak na robienie rzeczy, których nienawidzę, ale zauważmy, że jeszcze stary dom ekipy jest, tam jeszcze Murciks jest. Jeszcze tutaj nie wiedzieliśmy, że ekipa się rozpadnie. Smutno. Zdecydowałam się, żeby nagram taki odcinek, ponieważ takiego odcinka jeszcze nie było na moim kanale. A to nie tak, że każdy odcinek to jest coś nowego i nigdy nie było takiego od czegoś na twoim kanale. Okej, nie będę już się czepiał aż tak, przepraszam. I dzisiaj będę trochę przełamywała swoje bariery, ze względu na to, że po pierwsze, nienawidzę jak mi jest zimno, nienawidzę wchodzić do zimnej wody, a dzisiaj na przykład planuję wejść do wanny z lodem. Ale widzę, że te wyzwania, których ona nienawidzi robić, to co ona będzie robić, w sensie to co ona nienawidzi robić, co będzie robić na tym odcinku, to jest tak hardkorowe jak te jej kurde jedzenia, które daje na stół, gdy pyta ludzi i mówi albo odpowiadasz, albo jesz. Na przykład daje, nie wiem, bigos. Wow! Jeżeli chodzi o pierwszą aktywność, to będzie to jazda autobusem. Ja nie... O nie, ona to zrobiła! Oj, no... Ekstremalny challenge, rzeczy, których ona nienawidzi. Jeżdżenie autobusem. A ty co, dalej do szkoły dojeżdżasz autobusem? A ty co, dalej ci nie stać na Uberka? Tylko jeździsz sensownym transportem, który aż tyle nie kosztuje i w sumie powoduje mniej emisji CO2? No a co, ja tego nienawidzę. Wersow pluje na biedaków tym filmem. Jestem najlepsza, jeżeli chodzi o komunikację miejską, ponieważ zawsze się na nią spóźniałam. Teraz przyznam, że jeżdżę po prostu autkiem i rzadko korzystam z komunikacji miejskiej. Nie no, serio? Ja się spodziewałem, że top 1 influencerka w Polsce będzie jeździć autobusem, żeby ją gromada dzieci otaczała. W sensie rozumiem, dlaczego teraz może tego nienawidzić, ale ona jakoś dziwnie to tłumaczy, jakby ona, nie wiem, nienawidziła publicznego transportu i nie wiem, i każdą złotóweczkę, nawet jakiej 40 zł zostało na koncie, to zamiast kupić bilet za 5 zł, to wolała sobie dać 40 na Uberka i nie zjeść, nie wiem, drożdżówki wieczorem. Ale dlaczego jej nienawidzę? Bo zawsze mi autobus przejeżdżał totalnie przed nosem. A to nie tak, że każdy tak ma? W sensie każdy musi być na czas na autobus, tak samo jak do pracy i nie tylko, i to jest normalne? Dobra. Będę właśnie jechać do sklepu po rzeczy, których nienawidzę. Dzisiaj będę jadła rzeczy, których nienawidzę, robiła rzeczy, których nienawidzę. No nie jechałam autobusem takim miejskim. Myślę, że już z 2 lata, jak nie więcej. A wy co, biedaki? Codziennie do szkoły? Bo ja ciekawe, co ona w tym odcinku będzie jadła. W sensie, nie wiem, no bigos? Czy ciekawe, czego ona tak bardzo nienawidzi? Co prawda, na przykład nie zaliczyłabym jazdy tramwajem, bo na tramwaje częściej zdążałam i bardziej lubię jeździć tramwajem. No, ale czym się różni tramwaj od, kurde, autobusu? W sensie, to też jest publiczny transport, też musisz być na czas. To dlaczego tego autobusu tak bardzo nienawidzisz? He? Nie kumam tego. Może w autobusie po prostu miała takie refleksje. O nie, jakie będę źle odebrana. Dobra, okej, powiem, że lubię tramwaje.
W sumie to jest plus bardzo komunikacji miejskiej, że nie musisz się skupiać na drodze, możesz sobie siedzieć w telefonie i tak naprawdę nic nie musisz zrobić, tylko przechodzić na przystaneczki git. Autobusy wcale nie są takie złe. Ha, zgaduję, że inni Jupiterzy, którzy to komentowali, wiecie, 4 miesiące temu, ale się trochę spóźniłem do imprezy, pewnie wam nie pokazywali tego fragmentu, ale Verso powiedziała, że autobusy wcale nie są takie złe. Widzicie, tak działa propaganda kanałów Komentery. Oni wam tego pewnie nie pokazali, a ja pokazałem, bo ja jestem prawdziwy, widzowie. Subskrybujcie Zebo. Zebo na prezydenta. Przejazd autobusem zaliczony, co prawda nie było tak źle i nawet się przekonałam, że wcale go tak nie nienawidzę. Może to właśnie chodziło o to, że ona chciała tak jakiś dobry przekaz dać dla widzów, że wiecie, a widzicie, Verso też jeździ autobusem, patrzcie, jeździcie autobusem, jest super. Chyba może o to chodziło i źle została odebrana? No nie, no bo nie wierzę, że ona, wiecie, tak otwarcie mówiła, nienawidzę autobusów i chciała po prostu nagrać film, że nienawidzi autobusu. No to jest coś takiego nietypowego trochę. Nienawidziłam go bardziej, jak się tak spóźniałam, a dzisiaj mi nie odjechał przed nosa, więc już jest troszkę lepiej. Lecę do sklepu kupić rzeczy, których no nie lubię. Też jest trochę, wiecie, lekceważenie znaczenia słowa nienawidzę, no bo jak coś nienawidzisz, to nie jest tak, że raz się przejedziesz autem i nagle, o, a nie, jednak super. Lubię autobus. Pieczarki, nienawidzę pieczarek. No a pizzę pewnie jesz samym serem. To jest ten właśnie typ ludzi, którzy je margaritę cały czas. No nie, no pieczarki są piękne. Na pizzy? Top. Szaszłyki z pieczarkami? Top. Ogólnie cokolwiek z pieczarkami to jest super. Przecież to jest piękne. Jak tego można nie lubić? To fun fact, nienawidzę melona. Uwielbiam na przykład pomarańcze, truskaweczki i tak dalej. Mango jeszcze jest akceptowalne, a melon? Nie. O, no i już się bardziej lubimy, Verso. Teraz gadamy na tych samych falach. Dajcie znać, jakiego ciasta nie lubicie. Ja nienawidzę makowca. Wszystko, co z makiem, no dla mnie no nie jest dobre po prostu. I właśnie znalazłam drożdżówkę z makiem. No nienawidzę, to jeszcze trochę naciągane, ale faktycznie też nie lubię maku, więc ponownie Verso, pięknie, jestem coraz bliżej bycia sówką. Coś, czego bardziej nienawidzę niż wszystkie kokosowe, to migdały. Nienawidzę migdałów. To se wytnij, haha, wiecie co, przepraszam. Zrobimy wielki test. Płatków Marcina Dubiela. O, no i pięknie, Verso jeszcze nienawidzi płatków Marcina Dubiela, okej, wyciąłbym to z kontekstu, ona będzie robić tekst, no dobra, okej. Także idę teraz do kasy, no i oczywiście, czego nienawidzę, to stać w kolejkach. No tutaj trochę taką influencerką zajechało, w sensie, no, ja nie będę stała w kolejkach, ja nie lubię stać w kolejkach, nienawidzę stać w kolejkach, a to nie tak, że każdy musi stać w kolejkach, jakby to jest coś, jak, to jest część życia po prostu, nie? Bardzo się wkurzam, jak staję w kolejkach długich i tracę czas, bo nienawidzę marnować czasu. Proszę bardzo, może pan tutaj sobie stać. Dobra, ona fake influencerka, niby tak nienawidzi kolejek, a puściła jakiegoś starszego pana. Ona tak naprawdę nigdy by nie puściła tego starszego pana, to jest tylko wszystko, wiecie, robione pod film. Typowo. Dobra, rozumiem. To jest taka sama zagrywka jak z tym autobusem, że niby tramwaje lubi. Mamy jazdę autobusem, to, że jak idziesz na zakupy i masz fest dużo rzeczy, to później musisz wracać z tym autobusem i to wszystko targać ze sobą. To wtedy robisz takie 200 IQ i takie babcie zawsze takimi jeżdżą, tak jakie są wózki, że jakby ciągniesz za sobą, że to jest jakby walizka, ale taka walizka dla starszych pań, które chodzą na zakupy. To jest 200 IQ, nie? Jak ja będę starszym dziadkiem, też będę z taką chodził. O nie, widzowie, wsiedliśmy do swojego autobusu i tego też nienawidziłam zawsze. Że się pomyliłaś i już jechałaś zupełnie inną stronę. Tak mi próbowało już kilka razy. To zdecydowanie nie jest mój najlepszy dzień. Okazało się, że wsiedliśmy do złego autobusu. Nie no, ona serio zadzwoniła po Freeza. Robi film, gdzie robi rzeczy, których nienawidzi przez cały dzień. Ja też nienawidzę, widzowie, jak ja wsiądę do złego autobusu, to nienawidzę tego, jak nagle jestem pod mostem i przyjeżdża K1 Freeze i mnie odbiera, nie? To nienawidzę tego. Więc już taki soczek mi bardziej smakuje, niż jakbym miała sam szpinak tak sobie wcinać, czy ser naciowy tak sobie podgryzać, więc to jest git. Żeby się te produkty nie zmarnowały, to spróbuję jeszcze ten sok z jabłkiem. Może będzie trochę lepszy. No już o wiele ładniej pachnie. Nie wiem, no ja nie lubię takich odcinków i ogólnie nie lubię takich Jupiterów, nie? Że jakby mają jakiś challenge, okej, challenge może być czasem. Czasem są interesujące, na przykład, o, robię rzeczy, które nienawidzę, może to być ciekawe. Ale w tym filmie na przykład jakoś no nie robią tego challenge'u, nie? Na przykład, zrobię szejka rzeczy, których nienawidzę, ale dodam jabłko, które uwielbiam, żeby to jakkolwiek smakowało. No, tak to nie działa. Tak samo to, że Freeze ci odbiera, albo jedziesz autobusem, pomyliłaś się z autobusem, to wysiadasz i robisz to, co każda normalna osoba, czyli szukasz kolejnego autobusu tam, gdzie masz iść. Okej. Dlatego na przykład ja propsuję, nie wiem, takiego Mortalcia. O, i to nie dlatego, że jest moim znajomym, czy cokolwiek, czy jakkolwiek go znam, tylko dlatego, że robi rzeczy jakby na 100% chyba, z tego co mi wiadomo. Na przykład to, że robi 100 tysięcy kroków, to Verso by sobie, nie wiem, hulajnogę wypożyczyła w środku tego challenge'u, dlatego, że ją bolą stópki. No, jest różnica. Nienawidzę jeździć na mynie, bo potem jestem cała mokra. Nie wiem, tyle razy myłem auto i nigdy chyba mokre nie wróciłem. Nie wiem, to wiecie, jak myje się auto, to się myje auto, a nie siebie przy okazji lub
buty czy coś. No, jak ona to robi, że... Albo pod wiatr się nie myje. O, może taki błąd popełniła. To ją nauczyłem i już będzie to nienawidzić. Ogólnie nienawidzę chodzić po schodach. Strasznie się męczę. Mogę robić trening, tańczyć, wszystko, ale nienawidzę chodzić po schodach. Nie, ten cały film powoduje, że ona po prostu źle wygląda. To nie jest tak, że ona serio jakieś mega złe rzeczy robi lub mega złe rzeczy mówi, ale po prostu przez cały kształt tego filmu jest w sumie więcej rzeczy odbierane źle niż normalnie by było. Bo teraz se można powiedzieć, o, wielka influencerka po schodach nie lubi wchodzić. Kolejną aktywnością jest granie w gry. Ja, moi drodzy, nie jestem gamingowa totalnie. Nie grałam nigdy w gry takie typu jak strzelanki, jakieś CS-y, Tibia, GTA. Totalnie nie wiem, o co chodzi w tych grach. No to ej, no Wersow jest typem osoby, który mówi, że nie ocenia osoby, aż dopóki jej nie pozna, to i mówi, że nienawidzi grać w gry. W sensie, no, gra w gry, bo ich nienawidzi teraz, tak? Chyba o to chodzi. No ale masakra. Nie wiem, jak ona dała radę ten odcinek. Musiała grać w gry tym odcinku. Tragedia. Dałam, ale na pewno nie do horrorów i powiem wam szczerze, że wyłączyłam go, bo ja jednak bardzo nie lubię ich oglądać, bo później się boję. Pod koniec odcinka włączyła se horror, pewnie włączyła tylko początek, żeby nagrać, że ona ogląda horror i potem nagle wyłączyła. No, wielkie mi robienie rzeczy, których nienawidzi przez 24 godziny, jak naprawdę jest tutaj połowa rzeczy, których faktycznie może nienawidzi, a połowa, nawet bym powiedział, że większość jest taka, których w sumie, no nie wiem, jakąś wymówkę miał albo coś takiego, że na przykład a tutaj doda jabłko, a tutaj Freeze się nagle pojawił, a tutaj horrory nagle wyłączy, no nie wiem, no nie podobał mi się ten odcinek. Okej, rozumiem, dlaczego ludzie też im się nie podobał. Ogólnie do Wersow nic nie mam, żeby nie było, to nie jest Monika Kociołek. Już żartuję. Ja wszystkich kocham, pamiętajcie tutaj. Widzowie, same peace and love na tym kanale, dlatego zostaw lajka, żeby pokazać swoje peace, a żeby pokazać swoje love, zostaw suba. Ja się z wami żegnam, widzowie, miłego dnia wam życzę i do jutra.